Gdzie poznać wartościowego mężczyznę? To pytanie od jednej z Was. Jeżeli też marzysz o tym, aby ktoś wskazał Ci konkretne miejsce, w które możesz się wybrać, aby spotkać miłość swojego życia, to ten odcinek jest dla Ciebie. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Dziś trzysetny odcinek podcastu. Dla mnie to wielkie święto, bo nie spodziewałam się, że aż tyle podcastów nagram w tak krótkim czasie. Dziś chcę odpowiedzieć na pytanie, które dostałam od jednej z was. Mam pytanie, gdzie można poznać wartościowego mężczyznę w Poznaniu? Bardzo mi zależy na tym, żeby był dobrym i wierzącym mężczyzną, który pokocha mnie taką, jaką jestem, i z którym mogłabym iść przez życie oraz założyć rodzinę bogiem silną. Tego typu pytanie słyszę bardzo często. Gdzie pójść, żeby spotkać tego jedynego? I myślę, że zanim kryjesz takie pragnienie, żeby to zrobić szybko, żeby po prostu gdzieś wyjść i od razu spotkać tego właściwego mężczyznę, żeby się nie trudzić żeby nie przeżywać odrzucenia, rozczarowania kolejnej porażkowej randki. Po prostu daj mi wskazówkę, gdzie mam pójść, i ja to zrobię. To trochę tak, jak um, ktoś mógłby mnie zapytać, przepraszam, pana wie za porównanie. Gdzie pójść, aby kupić dobry, nie wiem, dobry odkurzacz, dobry krem, w którym sklepie. Że Podaj mi markę, ja tam pójdę i sobie kupię. No i rzeczywiście, z zakupami tak możesz zrobić. Natomiast z budowaniem relacji już nie. Nie mogę Ci powiedzieć, w jakie miejsce masz pójść, tym bardziej w Poznaniu, bo ja tam nie mieszkam, nawet nie znam tam miejsc. Mogę Ci powiedzieć, a jaką drogę możesz przejść do poznania tego właściwego mężczyzny, a ta droga składa się z trzech etapów. Po pierwsze, pracy nad sobą, bo pewnie już wiesz, czego oczekujesz od tego mężczyzny. Tutaj w pytaniu było, gdzie poznać wartościowego mężczyznę. Czy masz określone, co to znaczy, że dla ciebie ten mężczyzna jest wartościowy? Co to znaczy? Że ma dużą mądrość życiową? A może jest uczciwy i sprawiedliwy? A może, że jest oczytany? A może, że ma tytuły jakieś naukowe? Nie wiem. Dla każdego wartościowy może znaczyć coś innego. Z jedno to jest oczywiście określenie, kogo szukasz, tylko wiesz, bez wypisywania listy 150 cech, no bo to jest e, nierealne do spełnienia. Ale drugim etapem, raczej drugą częścią tego etapu pracy nad sobą, to jest też zastanowienie się, co ja mogę dać. No bo relacja to jest dawanie i branie. Czyli jeżeli chcesz być z mężczyzną, to chcesz od niego dostawać miłość i też tą miłość dawać. Tylko uwaga, znowu dawać tak, jak ten mężczyzna będzie potrzebował, a nie tak, jak ty chcesz dawać. Nie? Najprostsze nawet porównanie, jeżeli sięgniesz po teorię pięciu języków miłości Chapmana to widzisz tam, że każdy z nas ma inny język miłości. Na przykład ktoś może mieć język miłości, jego będzie y, wspólny czas, a kogoś innego y, praktyczna pomoc albo kogoś dobre słowo. I wiesz, jeżeli masz y, spotkasz mężczyznę, którego język miłości jest dobre słowo, a twoim językiem jest y, wspólny czas i będziesz z nim chciała spędzać wspólny czas, ale nie będziesz mu dawać tych dobrych słów, to on się nie będzie czuł kochany. Więc to jest bardzo ważne, żeby zastanowić się... Y, czy co ty możesz też dać temu mężczyźnie. Bo jeżeli szukasz po prostu mężczyzny, który zaspokoi twoje potrzeby, no to sorry, ale jesteś skazana na porażkę, bo wtedy podchodzisz przedmiotowo do relacji. Musisz się zastanowić, jakie małżeństwa chcesz, jak chcesz się czuć, no wiele rzeczy. Mówię dużo o tym w kursie, jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. Drugim etapem, w drodze właśnie do zbudowania związku, to jest randkowanie. Bo w tym czasie, gdy pracujesz nad sobą, tworzysz pewną wizję, w jakiej chcesz żyć, no to to jest teoria, którą trzeba zweryfikować. Czy naprawdę tego chcesz? Bo możesz sobie wyobrazić, że chcesz być z chłopakiem, który jest takim typem lidera. No to jest przykład z jednej z moich sesji coachingowych. Dziewczyna właśnie tak czuła, że nie, no taki przebojowy. Sama była przebojowa. I w pewnym momencie zaczęła chodzić na randki właśnie z takimi chłopakami, liderami, przywódcami o takich cechach i stwierdziła, że jednak nie, bo, no bo ona nie, mo, nie umie tak stać z boku. Po prostu nie umie. I to nie jest dla niej. Musiała zweryfikować swoje oczekiwania. I dlatego tak ważny jest czas randkowania i spotykania się z różnymi mężczyznami, poznawania ich, poznawania też siebie w relacji z mężczyzną. No bo jak tego nie robisz i czekasz, aż pojawi się ten jeden jedyny, no to ciągle żyjesz w jakimś wyobrażeniu. Ty sobie wyobrażasz, jak ta relacja może być, jak ty się będziesz przy nim czuła, a trzeba to potestować, po prostu pochodzić na spotkania. Randka to przecież zobowiązujące spotkanie: kobiety i mężczyzny. Jak z kimś się umawiasz na randkę, to nie od razu deklarujesz, że będziecie ze sobą. Po prostu chcecie się poznać i sprawdzacie, czy właśnie z wam razem po drodze, czy przyciąga was do siebie, czy macie wspólne płaszczyzny zainteresowań. No, czy jest coś między wami, czy jest um, nuda. I jakby w ogóle czujecie, że to no, no nie, no po prostu dwie różne ścieżki, nie jesteście w stanie iść razem. No ale dopóki nie zaczniesz chodzić na randki, to no to tylko, będzie tylko w twojej głowie. I taki trzeci etap w tej drodze, to jest e, ten czas, gdy spotkasz kogoś bardziej interesującego, z kim może właśnie zaczynasz być, chcesz być. Może jesteście już po rozmowie, że chcecie się spotykać tak na wyłączność, być parą, a może dopiero się nad tym zastanawiasz, ale no już tak często się spotykacie i coś jest więcej. I wtedy też musisz uczciwie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty chcesz tego mężczyźnie, czy on, czy, właśnie, czy on odpowiada na twoje potrzeby, pragnienia, oczekiwania. I czy ty odpowiadasz na jego potrzeby pragnienia, oczekiwania. I to muszą być bardzo duże konkrety. I doskonale rozumiem tą potrzebę bycia pokochaną taką, jaką jesteś. Też ją mam. Też tego pragnęłam. Tylko zadaj sobie uczciwe pytanie, czy ty jesteś w stanie pokochać mężczyznę takim, jakim jest, innym niż ty, i e, chcesz stworzyć z nim rodzinę? Okay, ale jaką? Jaka tam ma być rodzina? Jaką to masz być żoną? Jakim on ma być mężem? Wiesz, to trzeba po prostu konkrety. I dopiero wtedy jesteś w stanie szukać miejsc, w których tacy ludzie mogą być. A jeżeli szukasz inspiracji to też napisałam e-book 135 miejsc inspiracji, w które możesz się wybrać, aby poznać nowych mężczyzn. Masz tam 135 gotowych haseł do wyszukiwania miejsc w Twojej okolicy. No bo właśnie z poznawaniem drugiej osoby, jakiegoś ciekawego mężczyzny, to musi to być połączone z Tobą. Ludzie się poznają się w bardzo różnych okolicznościach, więc um, zastanów się, czego Ty pragniesz, czego Ty potrzebujesz, co chcesz dać, co, co Cię interesuje, Zacznij bywać w takich miejscach. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć!